Jest coś dla ciebie. Chciałem ci pokazać w ogóle. Po pierwsze to ci chciałem pokazać, zobacz. Co dla Tomka zrobiliśmy. Cóż za gwiazda piękna, kto to obklejał, ja cię nie mogę. Podoba ci się? No Jezus, no. Ja poważnie? No. Tomek nie będzie zły? Nie wiem, no. Nie, no elegancja. Zrobiliśmy jak potrafiliśmy. Bardzo ładnie, nie? Podoba ci się? Mhm. Ładna bestia, nie? No ładnie. Ale jeszcze zostało trochę elementów, bo nie byliśmy pewni jak tu okleić, więc zostawiliśmy. Jeszcze coś sprzedać. Tu, nie? Klaudia, a mogę cię wykorzystać? Do czego? Paczuszkę dostałem. O, to moja robota, to mogę. Dobra, a no to jest? Chodź. Tu, na raptusie. I wiesz, że to chyba do raptora przyszło? Ja już wiem, co to jest. Już przypomniało mi się, co ty zamówiłeś. Nie mów. Co? Ludzie też to noszą, to codziennie. To co tu jest? Majtki, stringi do raptora. No, wiesz, żeby się nie rysowało. Ja też już wiem. Tak? Część garderoby, nie? Co ludzie? Nie, no to zwałeś do ci do miasta, do to ciasta. A Klaudia, ja tak patrzę, ty chyba u fryzjera byłaś. No. Kurde, ale pasemko widzę tu jakiś inny patrz, kolorek. Patrz. To ty masz jakiś dobry wzrok po prostu, bo ja nic nie widzę. Nie? Może ty nie wiesz. O! Co to jest? Nie, no co takie ciekawe to wszystko jest. Patrz, łapa, dodaję odpowiedź. Kasa. Kasa? Kasa? Szapka złota. No daj. Ciekawe, czy to do cebry, czy do... Śruby? Nie. No. Nakrętki na przednie koła. Mam ci wysypać? Polecam wam te nakrętki. Oho. A rep, czemu 4? 6 zł sztuka. 4, jedna w zapasie. Tak? No. Na zdrowie. Na zdrowie. Nie, w skarpetę. Ten zapasowy glubery. Ty, ale patrz, podobnie to do twojej kurtki, ty. No, ty patrz. Możesz sobie jako rękawiczek ich używać. Nie, ładnie, bo jest żywy kolor, fajnie. A to jest na zamek? A jak to tak. Się zakłada? Na rzepę. Nie? Rzepę to masz za uchę. Założysz? Nie wiem. Oskaro. No dobra, spróbujemy. A ja będę wymieniał śruby. Klaudia, ja ci pokażę jaki cud techniki normalnie. To już pójdę wyrzucić od razu. Tylko tak ładnie, tak odkurcz. Nie tak byle jak, wiesz. No tak by było, nie? Ładnie kolor pasuje, co? No. Musisz znowu wahacze pomalować. Kogo? Wahacze. Na czarny? To są za blade. Nie no, skarpeta pasuje, fajna. No ale nie zapiąłeś. Nie zapiąłem. No zapnij, jak cię mogę prosić. Silnie się wystraszą, dostaną wodę i będą ładnie wyglądać. Co, nie chce przejść? Idzie. Yamaha. Dobrze, nie? Dobrze. Śrub 8. Nie, 7. Maxa mamy. Na jedynce. Na jedynce? To jest Max? Fajne są, bo mają, patrz, nie zaczynają się od gwintu, no. Tylko mają, możesz tak od razu, wiesz, patrz. Dobra, dwójką dokręcę. Yamaha. Mówiłem, że skarpet nie założę, ale zmieniłem zdanie. Tylko krowa nie zmienia zdania, nie? Dobra. Popraw to po mnie jeszcze, bo już tak jak chcesz.
Nie, no dobrze. Lepiej niż ja. No, ty jesteś brudas, nie? Już położyłeś na ziemi, zarobiłeś wszystko. No, to trzeba schować, żeby się nie robić. Na oleju się zamknę. Z tą śrubą załatwił. No. Już kiedyś tak zrobiłem. To się nie uczy na ziemi. Ale starałem. A oglądałeś te filmy z tym Dominatorem? No. I co, podobało ci się? Czy tak samo? Wiesz co, powiem ci, nie ma nic takiego ciekawego, żebym zobaczył. Żeby wydać? Mój też fajnie chodzi, bo na filmie, gdy wczoraj opuściłem, to Tomek mnie tam ograł. No to jest dobrze. Dobrze chodzi ten mój. Jakbym chcieli współpracę z Dominatorem, to wtedy rozumiesz, wtedy bym mógł takiego nie wziąć. Amaha. A kiedy to zniszczyłeś? To od wiatru. Co ty gadasz? No naprawdę. No i jedną skarpetę mam w zapasie, zapłaciłem za 4, co bym miał zapłacić za 3. Taki przelicznik jest. Gratis urwana śruba. I gratis urwana śruba. Piotr, przyjeżdżaj, rób mi tą śrubę. Bo Oskar, ja nie mam... Ale ty, jak fajnie wyglądają te nakrętki, nie? No bo... Roku temu. Tylko jak kupowałem, to mieli ostatnie 8 sztuk. No, po 6 zł, czyli cena się nie zmieniła. Polecam te śruby, naprawdę. Te nakrętki. Te oryginalne? No, no musi przydać, bo to jest zawsze oryginalna śruba. No. Czekaj, te skarpety. Jak te skarpety wyglądają? Jak to wygląda? Ty, no kurde, ci powiem. Źle nie wygląda. Wiesz? Dobrze, dobrze. Ty, to do góry nogami są założone. Ja założyłem ci do góry nogami. Widzisz? No. Tu jest Yamaha od góry w dół, a tu jest od dołu w górę. Trzeba ją obrócić do góry. Wiedziałem. Źle zrobiłem. Kurde, skąd ja to mogłem wiedzieć? Nie, ale nie, no czytelnie zrobiłeś. Ty dobrze zrobiłeś. Podobno skarpety to zabójstwo dla amortyzatorów. Bo ich go ścinają. No ale jak ściągasz, czyścisz, suszysz. Też inaczej trzymasz w ciepłym garażu, nie? Co inny? O właśnie. Bo to sobie same rozumie. No, teraz jest dobrze. Klaudia, zobacz, skarpety założyłem. O. Na Yamaha. Elegancko, nie? Dobra, możesz jechać. Dobra, jadę. Git. To nara, trzymajcie się. Już dzisiaj więcej nic nie popsujemy. Jak widzieliście, dzisiaj założyłem sobie skarpety, założyłem nowe śruby. Teraz mam już komplet na Raptorze. Przede wszystkim ładnie się prezentują i są bardzo wygodne, mają długie krawędzie do klucza, no są mega. No i skarpety założyłem, najlepsze wybrałem jakie były możliwe, to są akurat te moje skarpety od kłada przyprawowego, dlatego mam po prostu 4 sztuki, jedna jest w zapasie. No i pokażę jak to wygląda w całości Raptus. They say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Don't you know I fell for fools gold, I fell for fools gold. What did I know, what did I know? I fell for fools. We'll be right back.
Dokończę, nara, hejos, trzymajcie się, piona, pozdry.